así, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Nie czujesz tego? Normalnie bum 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 bum. Na serio? Bo wiesz, to jakoś nie zauważyłam. Tak, a wiesz, czemu tak się dzieje? To na pewno ma związek z tym, że odkryłaś swoją tożsamość. Poznałaś swoją przeszłość, poznałaś dziadka. Do tego jeszcze wrotkowisko, jam and roller, kombinację Garego. Potrzebujesz trochę spokoju, tak? Tak, tak, to na pewno wszystko naraz, Simon. Luna, wszystko będzie dobrze. Okej? Okay? Naprawdę. Nic się nie dzieje. Nie chcę już uciekać przed moimi uczuciami. Chcę walczyć o moje marzenia zawsze. I wiesz co? Marzę, by z tobą być. Mateo, ten pierścionek się świeci. Widzisz, a nie mówiłem? Jest magiczny. Jesteś dla mnie jak huragan. Wszystko zmieniłaś. Jesteś luną, która świeci jak słońce. Błagam się, Luna. Cały świat wie, że starałaś się tylko o to, żeby samej wygrać tę nagrodę i bez problemu pogrążyłaś drużynę. To nie jest prawda. Dla mnie najważniejsi są moi przyjaciele. Ale twoje działania pokazują coś dokładnie odwrotnego. Nie udawaj niewiniątka. Ambar, co ty wygadujesz? Nie mieszaj się, Mateo. Właśnie, że się wmieszam, a wiesz czemu? Bo nie pozwolę, żebyś tak traktowała Lunę. Oj, jaki kochany. Co jest z tobą? Czemu tak bardzo jej bronisz? Jesteś w niej zakochany? Pojawiłeś się jak bohater, broniłeś jej jak lew, a kiedy teraz masz się odezwać, to milczysz, co z tobą? Wiesz co, już ci odpowiem, ale lepiej, żebyś mnie dobrze słuchała, bo nie zamierzam się powtarzać. Nie pozwolę, żebyś traktowała tak ani Lunę, ani nikogo. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Czemu tak bardzo jej bronisz? Coś jest między wami? Jasne, że tak, broni mnie, bo się przyjaźnimy. Ale jasne, przepraszam. Tak, ty przecież nie masz bladego pojęcia, co znaczy to słowo, prawda, Ambar? Nie, ale nie rozmawiam teraz z tobą, jeśli nie zauważyłaś. Hej, powtarzam, nie mów tak do niej. Aj, dosyć! Co się z tobą dzieje, Mateo? O co ci chodzi? Ciągle unikasz odpowiedzi. Ależ ty jesteś odważny, panie Mateo Balsano. Nie musisz nic mówić, nie trzeba, twoja cisza mówi sama za siebie. Co się dzieje, Mateo? Nie czujesz nic do niej? Emilia... Dobra. Już nieważne, co ja tu robię? Rozmawiam z dwójką ludzi, którzy nic dla mnie nie znaczą, a mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Czas już na nas. Luna, do zobaczenia na wrotkowisku. Aj, nie, sorry. Nie możesz tam wejść. Jaka szkoda. Pa? Hej, nie przejmuj się. Nie, dla mnie to nie ma znaczenia, co one wygadują. Ale według mnie to niesprawiedliwe, że nie pozwalają nam jeździć na wrotkowisku. Tak, ale one nie będą tu przez cały dzień. W końcu przyjdzie chwila, że my też będziemy mogli pojeździć. Jestem pewien. To prawda, że to nie będzie łatwe. Ale jeśli pozostaniemy razem, to na pewno damy radę. Dobra, muszę iść. Dzięki, że mnie broniłeś. Luna, zanim sobie pójdziesz, chciałbym pogadać. Jasne, o co chodzi? Luna, tu jesteś. To jest? Mój wujek cię szukał. Mnie? Ale po co? Nie wiem, ale czeka na ciebie. Dobra, na razie. Mhm. Potem pogadamy. Pa.